Oj! Dobra. No i mamy to Michałowo. Nie wiem, czy to widać pod słońce, czy nie, ale w każdym razie właśnie wszedłem do Michałowa i możecie mi wierzyć lub nie, ale właśnie zrobiliśmy pierwszych 40 parę kilometrów. Kurczę. Pierwszy dzień. Ja zazwyczaj rok temu ze swojego doświadczenia wiem o tym, że robiłem jakieś od 30 do 45 kilometrów maksymalnie. 45 to było już taki maks, że to jest, że po prostu jak kładłem się do śpiwora w namiocie, to było tak, że zanim moja głowa dotknęła poduszki, to ja już spałem przed jeszcze dotknięciem, przed zetknięciem się z nią. Wiecie, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi. Także dobrze. Mamy to osiągnięte. Pierwszy dzień można powiedzieć, że załatwiony. W pół do 18:00 jesteśmy na miejscu. To jest, tam mieszkają moja rodzinka. To jeszcze kawałek ich. I wchodzimy na podwóreczko do babci, dziadka tam. Zamieszkałem przez dobry kawał czasu. Dokładnie tutaj. Gotowe. No i właśnie wychodzimy z Michałowa. Następny cel, tak jak wspominałem, jest to Zabudów. Znak z tamtej strony. Nie jestem pewien, czy stąd widać. Wskazuje, że Zabudów jest za 18 km. To z moich statystyk zeszłorocznych i doświadczenia wskazuje na to, że nie powinno być żadnego problemu z wykonaniem takiej misji. Ale różne rzeczy zdarzają się po drodze. No, znalazłem całkiem sympatyczną miejscóweczkę. Tutaj chwilę pobędę sobie. Myślę, że coś zjem. Trzeba będzie chwilę odpocząć. Podoba mi się. Pierwsza taka okej, całkiem miejscówka. Można się rozłożyć i spokojnie usiąść. No i mamy to. Pogoda się nieco skiepściła, ale z tego, co podpowiada mi radar pogodowy, nie powinno być większego problemu, bo te chmury, śmiechem żartem, mają się chyba rozejść jak, kurczę, jak woda przed Mojżeszem, czy coś takiego. Tak to wygląda. Zobaczymy, co z tego będzie. Będę dawał znać, czy miałem ulewę na noc, czy nie. Może zastanawiasz się, po co dla tego gościa w ogóle w taką pogodę okulary przeciwsłoneczne? I już śpieszę z odpowiedzią. Okulary przeciwsłoneczne chronią mnie przed wszystkim i nie tylko deszczem, to co potencjalnie może wpadać mi do oczu. Nie mam takich momentów dzięki nim, w którym nie mogę otworzyć oczu, bo coś jakiś, nie wiem, piasek, czy komar, czy mucha walnął mi w oko i zauzawiłem się na śmierć i w ogóle. I tu wchodzą właśnie okulary przeciwsłoneczne, które chronią przed wszystkim, co może ewentualnie wpadać. Przed wiatrem nawet jest spoko, szczerze Godzina mówiąc. Godzina 20:30. Jestem zajechany, jak pięta pielgrzyma albo gorzej. Całe mokre nogi. Trzeba będzie jak najszybciej chyba zmienić buty. Chociaż nie wiem, jak ja to zrobię. W każdym razie jest taka późna godzina, a ja dalej nie mam żadnego miejsca na biwak ze względu na to, że po prostu jestem pewny tego, co mnie czeka zaraz. Jest tutaj zaraz, kończy się właśnie Zabudów i zaraz, za niedługo jest Nadleśnictwo Żednia i tam zamierzam się rozłożyć. A tutaj mamy tablicę informacyjną. Bielsk Podlaski, pierwsza, 31 km. Oczywiście nie jest to do zrobienia coś na dzisiaj, ale jutro tam będę. O, a jeżeli chodzi o szukanie miejscówy, to ja to robię w taki sposób. Tam coś jedzie, najlepiej jakby nic nigdy nie jechało, bo wtedy po prostu ktoś wie, że wchodzę do lasu. Wolałbym tego unikać po prostu, bo po co ma wiedzieć,
po co to robić. I tak wygląda szukanie miejscówek. Ale tutaj nie ma wielkiego zbytniego szukania, bo ja to miejsce mniej więcej pamiętam z zeszłego roku. Oj! Dobra. Pamiętam to mniej więcej z zeszłego roku. I tutaj zostało jakieś może pół kilometra. I będzie fajne miejsce takie, które jest położone wyżej i jest na mchu. Po co mi wyżej i na mchu? Po pierwsze, wyżej jest po to, żeby ewentualna woda z deszczu nie zbierała się w dole, bo jeżeli będziemy w dole, to możemy się nieprzyjemnie zaskoczyć i obudzić się w kałuży. Rok temu miałem tak, zanim jeszcze się paru rzeczy nauczyłem. A drugie, szukam mchu, bo po prostu jest miękko. O, matkę natury chyba poniósł sobotni melanż, bo dziwnie dziś się zachowuje. Jest coś takiego, że co chwilę pada, leje, co chwilę słońce świeci, że w efekcie nie wiadomo w ogóle już czego się spodziewać. Teraz na przykład mamy, bym to nazwał, lekką ulewę albo mocny deszcz, gdzie jeszcze przed chwilą szedłem spocony, tak się wzięło słońce. Nie wiem o co chodzi. No i jesteśmy uratowani. Niedawno spotkałem sympatycznego pana, ledwo co w sumie słyszał, ale mi bardzo pomógł. Powiedział, że jednak w niedzielę nawet jest tutaj otwarty sklep. Mamy to. A to tutaj, tam gdzie neony się świecą. To tutaj, Horten. Mamy w niedzielę otwarty sklep, także jestem uratowany. Także sklep był otwarty, jesteśmy uratowani. Mogę przeżyć już do poniedziałku i nic już więcej nie może przeszkodzić. Chyba, że jakaś pierdzielona ulewa podczas rozkładania się z namiotem, ale to damy radę. Białostocki powiat. Wychodzimy z naszego powiatu białostockiego. Jest godzina za 5:06, co oznacza, że trzeba powoli się rozglądać za miejscówką jakąś na nocleg. Tam jest jakiś ładny budyneczek, ale chyba to nie będzie nasz cel. Bo tam się płaci. Uwielbiam te znaki. To chyba moi najlepsi przyjaciele w podróży. Poza tymi okularami właśnie przeciwsłonecznymi i jeszcze moim namiotem. Żeby nie oni, to ja nie wiem. Bym się rozpłakał chyba i poszedł do domu. Ale to oznacza, że 16 km zostało do Bielska. Prawda jest taka, że ani troszeczkę nie udało mi się zbliżyć do celu na dzień dzisiejszy. Ale to nic. Dzisiejsza pogoda i matka natura były bardzo kapryśne. I 7 razy zaczynał padać deszcz i 5 razy zaczynało świecić słońce. Ja 4 razy zmieniałem wszystkie te worki na plecakach i płaszcze przeciwdeszczowe, na czym straciłem mnóstwo czasu. Mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj do wieczora i do rozkładania namiotu nie będzie już takich problemów. Raczej nie, patrząc na to niebo, bo stamtąd idzie właśnie to, co nas czeka. Nie wygląda mi to na coś niebezpiecznego. Zobaczymy. Jest godzina 6:30. Dawno właśnie zboczyłem z trasy, bo czas najwyższy jest szukać miejsca jakiegoś na spanie. I ta droga wydaje się dość obiecująca. Jest długa, piaskowa. Wygląda, jakby nie za dużo tutaj ludzi jeździło, bo nie ma po co. A poza tym, jak będzie długa droga, no to czym dalej, tym mniej będzie ludzi w efekcie. Będziemy podążać tą drogą i zobaczymy, co nas czeka. Droga wygląda na jeszcze mniej wyjeżdżoną, także najprawdopodobniej tam coś znajdziemy. To jest Karol z Buta po planecie.
to właśnie to miejsce. Jest tutaj trochę mchu, trochę szyszek, no ale szyszki wywalimy, żeby było wygodniej i żeby się namiot od dołu nie porwał po prostu. Tak jest, to tutaj.